A oto kolejny bonusowy odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Zabójczynią. Dzisiaj wyruszamy do Uber Tristram, tak? Mamy mózg, mamy róg, mamy oko. Tylko tak, na tego Mefista całego, bo tam z nim zawsze jest problem. Weźmy sobie, ustawmy zamiast zwiększonej szybkości, ustawmy sobie to zniknięcie tutaj na razie. Wolniej będziemy go atakować, a mam nadzieję, że on tam z tym leczeniem swoim, bo pewnie też miał jakieś leczenie, mam nadzieję, że jakoś damy radę to przełamać tą postacią. Najemnika bierzemy? Żeby on tam nie ściągnął za dużo ich przez przypadek. Dobra, może bez najemnika pójdziemy, on tutaj to akurat jakiegoś wielkiego znaczenia to nie będzie odgrywał. Czy ja coś jeszcze powinienem wiedzieć? Cienia nie muszę na razie przywoływać, będziemy musieli pamiętać, żeby krzyknąć w odpowiednim momencie. Pułapki się nie przydadzą, płaszcz cieni może być istotny. Dobra, weźmy, stwórzmy tutaj to przejście. Zobaczymy, jak to pójdzie. No jest! Portal do Tristram, jak ja tam dawno nie byłem. Znaczy w tym Uber Tristram, nie? Wejdźmy sobie tutaj. No, zaraz będziemy zwabiać Mefista pierwszego, tylko tak, trzeba na pewno pamiętać, żeby krzyknąć i załączyć wszystkie bonusy. Ile ten okrzyk w ogóle trwa u nas tutaj? Nie za długo, nie? 75 sekund tylko. Trzeba to w takim razie trzeba go tutaj szybko ściągnąć. A, już idzie cwaniak, idzie. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to z nim będzie. Czy damy radę wydolić z leczeniem, bo to głównie o to chodzi tutaj. A czy przełamać to jego leczenie, o to mi chodzi. Ładnie klepią. O, ładnie klepią. Żeby tych fioletowych mi tutaj starczyło. Nie, ciężko będzie, kurde, z tym leczeniem właśnie, ale czekajcie, spokojnie, ja to zrobię tutaj na tej postaci, pomału. Myślałem, że ten płaszczyk się tutaj troszkę lepiej sprawdzi, że po prostu ci jego przywołańcy nie będą mnie atakować, tylko że on tak szybko ich przywołuje, że płaszcz się jeszcze, że płaszcz się po prostu nie nadąży. Znaczy, że przewoła kolejnych, zanim przeminie płaszcz, może o tak, o. I nie mogę puścić kolejnego. Dobra, ale weźmy może najemnika już, chociaż on tam momentalnie przecież padnie. Możemy cień przywołać. Możemy przywołać cień, włączyć sobie na poczekaniu. Chociaż nie, no weźmy tego najemnika może na starcie jednak. Zawsze może trochę tych obrażeń na siebie weźmie. Ale jego tymi żywiołami tam pewnie momentalnie zgarną, nie? No ale spokojnie, weźmy. Zaraz, nie, tutaj może na przykład. Dobra. Nie to. Wracamy! Trzeba to zabić, gdzie on jest? Wrócił na start chyba. Zaraz tu przyjdzie. Nie widzę go. Gdzie on jest? Może zginął od krwawienia, no nie? Nie, no, to by było głupie. Dobra, weźmy to wszystko, porozwalajmy tutaj. Spokojnie, zaraz to wszystko się tutaj zrobi. Bez paniki. Dobra. Jeszcze raz. Zróbmy te okrzyki. No i nie to. Tylko niech oni tu będą przy mnie. Dobra. Nie, no, ten Mefisto tu powinien chyba przyjść, co? Jakoś. Gdzie on sobie poszedł? On gdzieś sobie poszedł. No bo chyba nie zginął, co? Dobra, możemy Bala przywołać. Chyba, że zginął od tego krwawienia tam, ale to nie, no to chyba niemożliwe, nie? Jeszcze w sumie to nie miałem takiej sytuacji, bo zawsze po prostu padał za jednym podejściem. No teraz jakoś musiałem zwiewać tutaj przed nim. Dobra, załóżmy, że go nie ściągniemy tutaj za szybko. Weźmy z powrotem, przełączmy się na tę zwiększoną szybkość jednak.
O. Jeszcze raz, załączmy okrzyki. Nie wiem, czy oni są w zasięgu, choć tutaj ten głupi najemnik jest. Dobra. Zrobimy tutaj bala. Mam nadzieję, że dwóch naraz nie zrobiłem. Ten głupi cień tam oczywiście poszedł. Okej. No tak się czaję, no sorry, ale... Ale spokojnie, tu się wszystko zrobi. Chciałbym jednak ich tutaj jakoś rozpracować, nie? Jest bal, ale to jednak wolałbym, żeby tu podszedł. Jest, jest, jest. Mam nadzieję, że to nie klon. Te duchy są wkurzające, bo wiecie, to spala manę. A mamy jakiegoś super zasysania many, to tutaj nie mamy. Z Mefista chyba nie można było zasysać many, jeżeli się nie mylę. Życia też nie, chyba że z tych drakuli całych. O, dam fioletową najemnikowi, bo ładnie tam tankuje nawet. Na bala powinniśmy pojechać, tu widzę. A ten Mefisto taki oporny tam był. Myślicie, że zginął od tego krwawienia tam gdzieś? Ale to jakieś, nie wiem, chyba... Może się wrócił po prostu do centrum i tam gdzieś stanął sobie w innym miejscu. Dziwne to by było, ale... No ale zobaczymy, no. Pan czeluści, zobaczcie ile tych niewrażliwości on tam miał. No, rozpracujemy tutaj wszystkich. Okej. Dobra, bo to warto już by jakieś okrzyki tutaj zapodać, nie? Nie w mieście. A, dobra, musimy wyjść tam tym portalem faktycznie. Spokojnie, muszę jakieś miksturki uzupełnić, nie pali się. Może gdzieś Mefista spotkam po drodze tutaj. Ale nie, to dziwnie wygląda, tak jakby on padł jednak. Tak. Nie wiem, jeszcze miał tam sporo życia chyba, nie? Jak uciekałem przed nim. Tak mi się wydaje. Ale nie ma go, tak jakby... tak jakby się przewrócił tam gdzieś, no nie wiem. Dobra. Kupmy sobie miksturek więcej. Gdzieś ten Mefisto się pewnie tam przyczaił na nas. Mam takie dziwne wrażenie. A wiecie, ja teraz chodzę bez tego zniknięcia, nie? Ten wyskoczy na nas gdzieś z tą aurą, zapoda kulkę i zabije na hita. Nie? Nie no, damy radę, spokojnie damy radę. Wracamy. Wracamy tutaj. Zapodamy okrzyki. Tu się przełączymy. Jedno, drugie. No jest diablo, ale to... Fajnie, żeby tu podszedł bliżej. Czy diablo to mi za bardzo nic nie zrobi chyba, bo... Ja mam masakryczne resy tutaj, ale... Boję się, że ten Mefisto tam może być w środku jednak. Dobra, idziemy. Nie ma tego Mefista. Chyba się przewrócił. A to dziwne by było, no. Patrzcie, on nic praktycznie nie robi tymi... Z Mefistem był problem, ale to nie wiem w sumie co. Bo leczenia chyba u Mefista nie można wyłączyć. Coś tam czytałem sobie później jeszcze. Wiecie, po tych naszych wyprawach na tę pierwszą trójkę bossów. Więc tą postacią, żeby przyspieszyć robienie Mefista, nie wiem, jak to bym musiał. Nie no, wypadła pochodnia. No to musiał zginąć tam od krwawienia jakoś, ale to było aż dziwne. Załączyłem płaszczyk, nie widzieli nas. Chyba załatwimy sobie ich jeszcze tutaj do końca. Znaczy wiem, gdzie może być problem z tym Mefistem faktycznie. Może być taka sytuacja, że jakbyśmy na przykład zdjęli te duszołapy tak naprawdę i poczekali chwilkę, aż on przywoła więcej tych istot, zarzucili płaszcz cieni, tak żeby nas nie widzieli i w nas nie strzelali, to bez duszołapów po prostu nie załączalibyśmy tej klątwy, czyli nie wyłączalibyśmy im tego zaciemnienia obrazu, czy jak to się tam zwie.
Bo wiecie, jak ta klątwa wchodzi na wroga, to automatycznie wyłączamy im to, ten efekt płaszcza cieni, nie? Coś takiego u tego Uber Mephista też chyba tutaj mieliśmy. Że niby byli na początku oślepieni, później wpadła ta klątwa, ona ma dosyć duży promień i zaczynali mnie ostrzeliwać, to życie tam zaczęło schodzić. Jakieś takie dziwne sytuacje. To znaczy, no wiecie, no nie wziąłem tych talizmanów z resami też dodatkowych. Gdybyśmy sobie te resy porządniej podnieśli, nie tylko zniknięciem, ale także żebyśmy, no bo tak jak mówiłem, on obniża resy o 125%. Gdybyśmy sobie zapewnili większe, to, no, to byśmy wystali już tam przy nim i bez żadnego uciekania go tam zabili pewnie, nie? Bezproblemowo. Sztandar bohaterów, zobaczcie, takiego dziwaczny. Teraz tak, dużego talizmanu drugiego nie weźmiemy, bo mamy już pochodnie, więc musimy to sobie zrobić w sposób następujący. Ejku. Musimy jakiś zwój identyfikacji najlepiej przynieść, zobaczyć sobie z ciekawości, co to za pochodnia będzie, nie? No w sumie mogłem, znaczy właściwie to zapomniałem o tym, że miałem jeszcze wziąć te talizmany z odpornościami. Byśmy dołożyli jeszcze, zobaczcie, 23, 27, ponad 30 do wszystkich odporności, jakbyśmy dołożyli, no to jest bardzo dużo, no to byśmy wtedy na luzie przy tym Mefiście już tam wystali sobie. No tak faktycznie, taka trochę lipa wyszła, ale i tak się przewrócił. Zwój identyfikacji, tak? No, taki Mefisto, no. Ale do zrobienia wszystko jest. I to myślę nawet bardzo bezpiecznie tą postacią można by chodzić, jeżeli by pamiętać o tych talizmanach na Mefista. Bo sami widzieliście, że z Balem na przykład, no z Diablo to już tam w ogóle nie było problemów. Z Balem właściwie też nie. Tam nawet ten najemnik mógł przy nim wystać sobie. Tylko Mefisto. A co tu jeszcze chodzi, przepraszam bardzo. Tylko ten Mefisto. Jakbym wziął te 30 jeszcze więcej do odporności na te obrażenia jego elementarne, tych jego przydupasów, no to by nie było też problemów żadnych już, nie? Tak mi się wydaje. Co to za pochodnia? No odporności 17, 14 do atrybutów trochę słabo. Odporności i atrybuty mogą być 20 na maksa, nie? Plus 3 do umiejętności druida, taka druidyczna pochodnia wypadła. No taka sytuacja, zaraz, tylko żebym wziął tę właściwą dla siebie. No nie, no wziąłem dla druida. Gdzie to wypada? Dla zabójczyni jest. No, to taka była pierwsza wyprawa do Uber Tristram tej naszej postaci tutaj. Fajnie wyszło. I myślę, że to jest fajny pomysł właśnie, żeby ostatecznie te nadmiarowe punkty włożyć sobie w to zniknięcie. Tak się dołoży tych talizmanów, to z Mefistem nie będzie problemów wtedy żadnych już praktycznie. Z tymi odpornościami, pomimo tej jego aury. Pozostała dwójka bez problemu padła. Wykradanie zdrowia nie jest potrzebne, tak naprawdę tutaj się okazuje, z tych drakul całych. Jeżeli mamy te odporności wysokie, jeżeli mamy te absorpcje fizyczne, jeszcze zarzucamy tę klątwę, osłabienie, to nic tam za bardzo nie robią, nie? Jeszcze jakby te klejnoty w oprawie jakieś podpakować, takie fajne sobie znaleźć tutaj i tutaj, z jakimś bonusem do życia albo z odpornościami, jakieś żółte by się trafiły, chociaż to drogie by pewnie mogły być już, nie? Jeszcze z tymi talizmanami się ogarnąć. Myślę, że to Uber Tristram można sobie na luzie robić. Nie wiem, może jak mi się jeszcze będzie chciało, to popracuję nad tą postacią i zrobimy jeszcze jakieś wypady, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. Jeżeli miałbym zrobić jeszcze jakiś bonusowy filmik, to może bym wolał, ale to już taka niespodzianka by była, jeżeli będzie mi się chciało, to wam nie powiem. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, na razie.